Siemaneczko, czekaj, bo mnie widać. Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I kochani, tak jest. Przed moment, gdzie polujemy na nie jedną, a na dwie Shiny Lugie. Sorry, nie Shiny, tylko na Shadow Lugie. Mimo, że faktycznie sama forma Pokémona, może pójdziemy tędy, może sama forma Pokémona może troszkę mylić, bo w historii, znaczy historii, w świecie gier Pokémon Shadow Lugia występowała nie w formie zakażonego Pokémona, tylko w wersji, matko, ja tu nic nie widzę, tylko w wersji takiej czarnej. I to był doskonały Pokémon. Cypher był tutaj w naszej grze Pokémon, gdzie on zajmował się przemienianiem właśnie w Pokémony Shadow, nieustraszone Pokémony. Wszystkie, jakie tylko spotkali, i najsilniejszym z nich właśnie była Shadow Lugia. Ona przejęła SS Libre, statek, na którym oczywiście były Pokémony, a Lugia sama w sobie była Pokémonem doskonałym, która rzekomo nie miała możliwości uzyskania statusu Purified. Ale z tego, co mi wiadomo, to w późniejszej części on był możliwy do spurifikowania. Czyli summa summarum, wszystkie Pokémony są zdolne do purifikacji, mimo wszystko. Tak i teraz mamy zadanie od naszego sezonu Mischief, ukończenie niczego innego jak pokonanie samego lidera i przejęcia Shadow Lugii. No niestety nie jest to ona czarna, tylko jest biała z elementami oczywiście Shadow, jak to zwykle jest u nas w naszej grze. Prawdopodobnie tu ją aktywowany pierwszego lidera, którego mogę pokonać. Jest to Arlo. Arlo bodajże ma w tej chwili Grimera, mogę się mylić. I oczywiście musimy pokonać trzech liderów. Nie, jednak tutaj jest Gliscor. Sorry, Gligar. Oczywiście na sam początek ciśniemy Rock Slide, żeby pozbyć się tarcz. I on ma szybkie ładowanie, także mówię, w momencie kiedy każdy z was ma Melmetala, to wykorzystajcie go na walkę właśnie z liderami. Bo to on jest właśnie niszczący pierwszy tarczę. Później możecie mieć dwa Pokémony, które są skuteczne na pozostałe Pokémony. A ten rozwali początek wszystkiego. Zwróćcie uwagę, że każdy Pokémon u mnie ma mniej HP. Także tutaj tak naprawdę nie potrzebuję nawet tarczować. Pierwszy Pokémon może paść. Woda. Teraz pytanie, czy będzie nieotrawiasty? Nie. Dobra, ma kamienny. Chyba. Nie, trujący. Chyba trujący. Dobra, Kyogre troszeczkę obrażeń zadał. Zmiana. Pytanie, czy będę tutaj w stanie rozwalić. Nieefektywne ataki, oczywiście na typ stalowy. Tarcze dwie mam, także to wycisnę do końca. To mogę tarczować. Także wam pokazuję, że nie potrzebujemy mieć w pełni wyhealowanych Pokémonów, a będziemy w stanie ich rozwalić. Ale tutaj mnie Arlo zaskoczył, że ma typ ziemny Pokémonów, a nie swoje robacze. No i oczywiście jest stalowy, skuteczny na Gardevoir. Tylko czy zdążymy później jeszcze wycisnąć kolejne ataki? Jeszcze będzie jeden skuteczny. Mimo że pierwszy ma charm, to i tak jest neutralny, bo nasz Pokémon ma typ stalowy, na który jest odporny na typ fery. I tak łatwo poszło. Przede wszystkim aktualnie mamy nic innego jak do zdobycia nowego Pokémona Shiny. Jest to Shiny Woolabai. I nie wiem, czy aktualnie mam miejsce na jajo, ale to będzie faktycznie troszeczkę fail z mojej strony, jeżeli tak będzie. Nie, jedno miejsce jest. Dobra, to po drodze będziemy musieli wykluć kilka jajek, żeby mieć miejsce na nasze dwunastki, w których jest również i Woolabai. O wiele lepiej kluć dwunastki, bo jak sobie wiemy, oczywiście z dwunastek jest niemalże pewność, że wpadnie Woolabai, niż jeżeli znaleźć quest, który polega na pokonaniu lidera. I nasz IV na tym słabe. Ale i tak w ogóle trafiłem na fajną sztukę, bo już wcześniej walczyłem z naszymi liderami i trafiłem na fajnego Shadow, Nika Knie, a tego, też Gligara, na Great League rank 4. Szukamy, powinny być blisko, są 3 na raz, ale później będziemy musieli pokonać jeszcze 6 gruntów. Z tego, co mi wiadomo, to w tej chwili w lokalizacji, gdzie jestem, co prawda nie jest tutaj punkt pocztowy Czerniewiecka, przynajmniej ja tutaj nie kojarzę takiego obiektu nigdzie. Może gdzieś tutaj coś przeoczyłem, ale tutaj na pewno jest nic innego jak obiekt, który był wcześniej skocznią,
a dokładnie lokalizacją, w której była skocznia jakiś czas temu. Drugim z naszych liderów jest Cliff. I ten Pokémon oczywiście, na sam początek mamy drugiego Melmetala zrobionego, jednak u niego chyba jest ten teraz Grimer, zakładam. W każdym razie każdy z tych Pokémonów może być shiny, jeśli chodzi o pierwsze formy, jak i też Grimer właśnie kantoński może być shiny. Tak i też oczywiście Gligar, bo to są nowe Pokémony. Dodatkowo jeszcze oczywiście wstępnie nie poinformowali nas o tym, że Pokémony, które oczywiście mają nasze grunty, też się zmienią, bo pierwotnie były tylko informacje odnośnie naszych liderów, nikogo więcej. A tu się okazuje, że faktycznie nawet nasze grunty mają Pokémony całkowicie inne. Możemy zdobyć Charmandera Shadow, możemy zdobyć, nie wiem, tam jeszcze kilka innych Shadow, które do tej pory nie były, lub też Kaknije, którego to oczywiście też dało mi się zdobyć. Ją zdobyć. I od razu mówię, że nawet w momencie, kiedy mamy wyzwanie na level 50, gdzie musimy pokonać liderów Pokémonami, które mają do 2500 CP, to wciąż Melmetal na Ultraligę przydawa mi się pod każdym względem. Cały czas. I teraz możemy zmienić. No i później będziemy musieli się mordować z nikim innym jak z Tyranitarem prawdopodobnie. No, nie do końca, ale wciąż wytrzymała, bo jakby nie patrzeć, ma ponad 10 tysięcy CP. Ale nie jest w stanie załadować ataku, który ma, bo uwaga, uwaga, o mój Boże, Charizard. Chyba padniemy tym Pokémonem, niestety. No i zostanie nam tutaj oczywiście nikt inny jak z atakiem walczącym, aczkolwiek Melmetal może wrócić i zniszczyć naszego Charizarda. Także dwa Pokémony, nie potrzebowałem używać kolejnego. Także mimo, że Ziemia jest skuteczna, chyba neutralna wobec ognia, to latający tutaj nam niszczy potencjał ataku ziemnego. I kolejny lider padł, została tylko Sierra, o ile oczywiście nam się udaje ją znaleźć. Jednakże w tej chwili jest czas oczekiwania. Mamy jajo, super, mamy potki, jak tutaj szczodrze. I zwykłe niestety. I każda osoba, która tak naprawdę czekała z nieatakowaniem ostatniego questu, jaki jest właśnie na Giovanniego, na Ho-Oh'a, tylko czekała na kolejnego Pokémona, mają teraz możliwość zdobycia Shiny Shadow Lugii. Ale teraz, oczywiście skorzystając właśnie z tej okazji, gdzie mamy specjalny quest, wcześniejszy Seven Colored Shadow. A teraz szukamy naszego szefa. Dobra, jest. Są dwie. Ale oczywiście pamiętajmy o tym, że nasz szefo może się schować za gruntem zwykłym. Także nie jest tak, że podchodzimy do punktu, który nam oznacza i będzie nasz Giovanni, tylko może być zwykły grunt. Ale próbujemy. Po drodze do Giovanniego trafiłem na Feraligatra. Tylko kurde, podejście jest okropne, jeśli chodzi o ustawienie kamery. Dokładnie na telefon, zwróćcie uwagę, jak trzymam. Na tej trawce tutaj się trzyma telefon. Jest aktualnie temperatura 2 stopnie. Nie spodziewałem się naprawdę, że jak będę wychodził, to będę miał no troszeczkę problem z rzucaniem pokebolami, jak i też mówieniem, bo jednak ciężko się mówi podczas takiego zimna. No i widzi takie raczej potrzebujemy wyższych innych statystyk. I jest co trzy kropki? Jest Giovanni. Mamy Giovanniego za pierwszym razem. Melmetal będzie też nawet na drugie, bo ma ataki kamienne, które są super efektywne. A oczywiście jego atak normalny jest nieefektywny na nas. Ale może się nawet bez ataku walczącego, bo później już po tym Pokémonie nam jest to niepotrzebne. Starczować i załadować dwa ataki kamienne na Lugię zostawić. Przynajmniej taki jest mój plan na chwilę obecną. I zmienić w tej chwili już od razu na Kyogre, który dwa ataki, trzy ataki spuści i wygramy. Dwie tarcze, jego się pozbyliśmy. Mamy Surfa. Widziamy hydropompy, więc mamy łatwiej przeciwko Nidokingowi. Jeszcze na naszą Lugię. Mamy trzy Pokémony, więc to powinno iść jak spłatka już w tej chwili. To nie jest latający. To jest duchowy? Jaki ona ma tak szybki? Ona ma smoczy. No i na koniec tutaj wyciśnie nas, ale mamy oczywiście Melmetala, który sobie już poradzi z tą Lugią. Także team sprawdzony, co prawda. Padł nam jeden Pokémon, ale zwycięstwo. Także Lugia należy do nas. Jest Lugia. 793, oczywiście nie wiemy, jaka jest IV dokładny, bo tu może być lawirowanie od IV, bodajże nawet 0 do 15. I kolejny problem jest Lugia. I
ona może uciec. Mimo wszystko, ale może uciec. Jeżeli pozbędziemy się wszystkich naszych premier boli. I tutaj... od razu, podczas tego eventu, od razu polecam zmienić atak. Bo później będzie za późno. Ale akurat się ostatni grunt pojawił z balona, więc jestem happy. O godzinie 18. I Sierra jest naszym ostatnim z liderów, którego muszę pokonać. Oczywiście nie ma wymogu, żeby pokonywać każdego innego, tylko możemy pokonać, powiedzmy, nie wiem, może być to 3 grunty, 3 Sierry, 3 Arlo na zmianę. Nie mamy wymogu takiego, żeby pokonywać każdego z osobna, każdego po sztuce. I tutaj nie wiem, czy się uda tym teamem, ale spróbujemy. Takie nam wybrało losowy, więc czemu by nie spróbować. Nidoran żeński. I ten oczywiście, jak sobie wiecie, jest świetny w wersji Shadow na Great League, jak też na Ultra League, więc dlatego też oczywiście oni chyba sugerowali się tym, że ludzie wybierali właśnie tego Pokemona dosyć często i po prostu pomogą wszystkim tym, którzy szukają idealnej sztuki lub po prostu sztuki jakiejkolwiek, jaką jest Shadow Nidoqueen. I no, super efektywny atak, czyli ma tutaj robaczy. I na koniec oczywiście problem, jeżeli będzie potężny cios od niego. Nie. Mamy ognisty. Więc mamy tutaj przewagę. Albo to jest mroczny, bo mroczny też nie jest efektywny. A nie widziałem, jaki ma atak szybki, więc... na pewno skuteczny. Jednym Pokemonem udało się zrobić wszystko. I pokonany trzeci. I teraz oczywiście zostało mi 12% baterii na kamerze, z czego oczywiście korzystam teraz z powerbanka, bo temperatura, jak powiedziałem wam, jest 2 stopnie na plusie. Jeszcze na telefonie tylko, w odczuwalnym może być troszkę inaczej. A ten nasz kolega nie jest shiny. Ivy do bani. Na szczęście mam już świetną sztukę. I teraz tak. Mamy nasz super radar. I tutaj kończymy questa. Misunderstood Mischief. Co pozwoli nam w tej chwili wziąć udział w zabawie na koniec sezonu. Także tutaj każdemu polecam właśnie to ukończyć ten etap, bo bez niego nie będziemy musieli zapłacić, o ile chcemy wziąć udział. Dziękujemy oczywiście za ocalenie chupy i oczywiście wybawienie legendarnego Shadow Pokemona. I tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę informacje od chupy, być może będziemy mieć szansę na spotkanie chupy Unbound. I tego się spodziewamy na koniec sezonu. Niczego innego. Let's go! Na koniec po 2000 expa. Na jakiego nie ma sensu to oczywiście odbierać. A Pokémon, którym jest tutaj, jest, nie wiem, chyba tutaj mamy chupę oczywiście Candy, ale Pokémonem tutaj jest Tasnua! Oczywiście Pokémon z Community Day. Każdy ma jego dosyć. Znalazłem działanie, bo ale już jest tak zimno, że ja się w ogóle schowam troszeczkę w metrze. Wiemy, czym go rozwalać, tylko teraz widzimy na to, żeby trafić na lepsza i niż wcześniejsze. Oby tylko. Walczącym bije. Walczącym. Na szybko, bo nie chciałem czekać na kamienny. Super nieefektywne obrażenia, ale wciąż śmiertelne. Jest, 3 Pokémony ocalałem. Najlepszy nasz performance. Oby fajna sztuka, oby fajna IV. 5000 Stardust za pokonanie. I mamy Shadow Lugia oczywiście i chyba podobna IV, ale oczywiście może być inna IV, mimo że ma podobne CP. Lepszy niż wcześniej. Jest HP, aczkolwiek przy Lugii i pokonach na Great League, na Ultra League, ogólnie na PvP jest ważniejsza defensywa niż HP, bo HP jest stałe, a wartość zmiennoprzecinkowa jest na defensywie i też na ataku. Jeszcze raz dziękuję za obecność, za oglądanie i widzimy się następnym razem na kolejnych polowaniach. Być może kolejne shiny trafi. Trzymajcie się. Heja!